Was w kolejnym odcinku, już trzecim odcinku, trzeci dzień w 7 Daysie na modach Undead Legacy. No dobra, to co, zaczynamy dalej grać? Ja nie wiem, na czym to skończyliśmy. Aha, desek zabrakło. Idziemy trochę drewna ściąć. Idziemy trochę drewna pościnać. Gąsek mogę zrobić, bo ja mam tych gąsek dosyć dużo. Chciałem te gąski. Przepisy. Da się skratować z nich. Nie da się z nich jakiś jeden skratować, nie? A deski? Dobra, pozycinam więcej tych drzew. Aha, posadzimy od razu. Coś chcieliśmy, żeby tutaj na bieżąco było. Jeszcze mi się pizza chciało. To się najemy, napijemy. Wodę mamy. Nie wiem, ścinaj dalej. To małe drzewka, nie wiem, czy się w ogóle opłaca ścinać. Takie, jakieś większe bym musiał poszukać. Wiem, że one tak szybko nie rosną, ale te większe drzewka to są gdzieś tam. Jest przeszukane wszystko, nie? Ostatnio przeszukowaliśmy tutaj wszystko. Wszystko przeszukane większość. Idziemy jakieś większe drzewo ściąć. Jakieś większe drzewo trzeba ściąć, dobra. Na przykład o takie. Bo jakiś zombiak do mnie tutaj planuje mi przywitać. Ja go też przywitam. Dobra, ładnie go przywitałem. Idziemy dalej. A, to trzeba naprawić. Ulepszymy sobie to. No nic, ścinamy, ścinamy, zaraz będzie powalone. Szybko. Jest kolejne jakieś. O, tu jakie jest wielkie drzewo. O, kolejny poziom. Jest ścięte w końcu. Jasne, ale to dościnałem. W końcu jest ścięte, w końcu ścięte to drzewo. Jasne. Patyki są aż takie ciężkie? Trochę są. A zrobię może jeszcze kolejne te. Pojemnik kolejny. 5 desek to akurat mam, będę miał 5. Dobra, tak to wygląda. To się kraftuje wszystko. A do tego, żeby to naprawić, ten mój napierśnik kiepski. Dobra. Aha, tu są barwniki jakieś, ale modyfikatory jeszcze można założyć. Na razie nie ma żadnych modyfikatorów, niestety. No na razie tak to wygląda, jeszcze spodnie, rękawice, jakieś nakrycie głowy, twarz, okulary, to jeszcze można pana zakładać. Tak się prezentuje, tak wyglądam. Na razie. Ile mam życia tak w ogóle? 109, dobra.
wiecie, wzrasta z jakimś czasem samo, więc nawet nie trzeba tutaj te umiejętności robić jak na razie, która to była ta dar życia. Dopiero będę miał max życia, to później najwyżej sobie tą porobię umiejętność. Ty kurwa, skąd ty piesek się wziął? O, ty dziadu jeden. Skąd tu się wziął ten piesek, ty, bo ja jestem ranny, kurde. Szybko, gdzie tu jest apteczka, szybko, szybko. Zasrany piesek. Ja tu sobie gadu, a ty mi piesek zatykował z nienacka. Ja go nawet nie widziałem, wiecie? Ale mnie straszył dziad jeden. To trochę jedzenia mam przynieść z niego. Ale jeszcze coś tutaj mam i ten... To trzeba zeszyć. I infekcję jeszcze dostałem przez niego. Przez tego pieska zasranego. Zdałoby nam jeszcze słoik miodu użyć. Mam tu jeszcze jakiś słoik miodu? Butelce mam. Zawsze jeden słoik miodu trzeba mieć przy sobie. Najlepiej zawsze jest mieć taki słoik miodu. Dobra, no to teraz jak już mamy ten ogień, to sobie... Ha, nie ugotujemy sobie za dużo. To odstawię do tego, do pudełka. Pudełko zrobię. Do pudełka na razie odstawię. Mięsko. Zwierzęcy i skórę. Jeszcze patyki bym odstawił, bo tych patyków też mam sporo, nie wiem, po co mi aż tyle przy sobie. No to pięknie, gdzie tu jest postać. O, jedy. Niedobrze, niedobrze. Piesek mnie zaatakował z nienacka. Jeszcze ramę muszę wytworzyć. Nie wiem, co teraz robić. Czy jeszcze to porobić? Będę naprawiał tutaj ramy. Tych desek może być jeszcze za mało. Desek jeszcze może być za mało. Zaraz coś ogarniemy. Kurde, nie dziwię, że słyszę. O kurde. Kurwa mać. Kurwa, zajebie mnie ten niedźwiedź. Jebany. Skąd te niedźwiedzie się wzięły? Ja pierdolę. Zostaw mnie ten niedźwiedziu zasrany. Daj mnie zabić. Jebaniec. Jeszcze tam łazi. Unika się miternych zagrożeń. Ciekawe jak. Tam niedźwiedź jest. Chuja z łuku trafię. Część twoich umiejętności zmalała 1%. O nie. Jeszcze horda zombie tu przyszła. Kurde. Ale przez ten ogień, kurde. Nie wiem. Czemu tu tyle zombiaków jest? Idźcie sobie do tego. Ale z miasta przyjechał. Kurde. Nie wiem, czy ja dam radę ich wszystkich pokonać, ich jest za dużo. Ja mam tylko tą pałkę. Musiałeś po ten, swoje rzeczy. Dobra, może dam radę z nim pokonać ich. Kurde, ten niedźwiedź jeszcze zasrany. A do niedźwiedzia się nie zbliżają, nie?
zombiaki zasrane. Jak to jest wziąć wszystkie rzeczy za jednym razem? Weź wszystko, o tu się klika. Muszę podkładać to tak jak miałem wcześniej. Zębiaków też trochę przybyło. Jak ja to miałem wcześniej pokładane jakoś tak, nie? Tu się mniej więcej zgadza. Tu pistolet chyba z przodu zamiast łuku. Tu łuku i tak nie mam strzał. Schowam tego łuka i tę pałkę, bo i tak na razie jest niepotrzebna. To wyłączę, bo co ma się tu palić teraz, jak już dzień jest. Tylko że zginęłem niestety. Jeszcze te zombiaki tu przyszły. Wąt jest to. Jeszcze któryś tu zombiak? Gdzie ja po mojej budowie tu chodzisz? Gdzie ja tu jest? Jeszcze tam jeden został. Tylko scyzoryk. Dobra, scyzoryk nie. Po co scyzoryk będzie, skoro możemy tym rozpalić. Co za zasrane zombiaki, nie? Jeszcze brak wytrzymałości. Dawaj. Jak moje umiejętności niektóre spadły? Które? Nie wiem, które spadły jeden poziom. Na pewno to spadło, bo to miałem na trzecim, a teraz mu na drugim. O, spadają niektóre jeden poziom, niestety. Przy każdej śmierci. No pewnie pierwsza śmierć, nawet na poziomie łatwym. No jest trochę wymagająca tam modyfikacja, nie powiem. A to przez tego zasranego niedźwiedzia. Gdyby ten niedźwień mnie nie zaatakował, to by był w porządku, wszystko było. No i tak potem się zaczasnąć chyba, bo on mnie jeszcze tutaj nerwuje ten niedźwiedź. Chyba wejdę sobie na tą skałę jakoś. Go z góry będę napierdzielał z pistoletu i tyle. Najlepszy pomysł. A, zabity. Niedźwiedź. Kurde, ale zobaczcie ile amunicji mi musiałem nie gładować. Czy prawie amunicji nie ma w ogóle. Które amunicje od niego zyskałem teraz? Widzicie? Ale to jest nic w porównaniu tyle, ile musiałem niego ładować. Ile tu zyskałem amunicji? Z 2 sztuki. A ładowałem z 20. 2 sztuki i ten, a 20 ładowałem. Dobra, trzeba to te wszystkie naboje. To są te naboje, nie? Kurde. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Kartonik, aha, ten kartonik trzeba postawić. Mieć drugi kartonik. Będziemy mieć rzeczy. Teraz tak, to można niektóre rzeczy tu ulepszać. Te umiejętności z powrotem wróciły do tego stanu? Gdzie tam? Chyba nic mi nie spadło, nie? Umiejętności. Chyba nie, tylko te umiejętności spadają o jeden poziom. Niestety. A czasami przyjdzie ci taki niedźwiedź i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ja się starałem, żeby mi nie zabił, ale widzicie, no za słabo. Najwidoczniej. Wiecie co, może jednak wezmę ten łuk i będę z łuku strzelał. Będzie jakiś problem. Tu posortujemy w miarę. Kłaść. I od się przyda 2 razy kajaki mam, bo na sensie taką od kajaku. Jedno może ten, jedno może odstawimy. Gałązek, ja nie wiem po co tyle tych gałązek wniosę. Głowę gałązek odstawimy sobie. I reszta to tak wiecie. Dobra. Nie wiem gdzie tu kończyć, kurde. Aha, wielki kamień, ale ja mam kilka wielkich kamieni, a to chyba za widocznie za mało. Wielki kamieni mam.
to odstawię. Dobra, pić mi się chce i jeść. To się napijemy. I się najemy. I chyba pójdziemy misję wykonywać, wiecie? Misję wykonywać, tam już jakąś misję wziąłem. Nie pamiętam, co tam było właśnie za misja. Ale zaraz mi się przypomni. A, transport, dobra. Poziom trudności średni. No dobra, no weźmiemy ten. Jestem przełącznik aktywny, nie wyłączyłem go teraz chyba właśnie. W tym momencie nie. O, teraz jest. Idź do zbiórki. Czujesz głód jeszcze? Już zjadłem już. Jak ty wpierdzielasz. Pić też ci się chce. O, picie będziemy musieli nazbierać trochę. To trzeba iść na misję, ewidentnie trzeba iść na misję, bo picie tak jak widzicie, zwykłej wody nie weźmiemy. Takiej coś na ziemi. Idziemy na misję teraz. Tu co, przejdziemy jakoś. Bramę otworzymy. Witaj. Póki was jest mało tych zombiaków, to wiecie, pojedynczy to mogę. Ale jak mi przyjdzie więcej, to jest problem. Jeszcze jakieś ptaszki tam, kurde, latają. Otóż ich trochę więcej jest. Zdążę to przeszukać, czy mi ptaszek zaczyna pierdalać. Ale nie zdążę tego przeszukać, bo ptaszek na pierdala. Idź mi stąd. O kurde, was tu jest więcej niż się spodziewałem. Tam, bo to plac budowy jakiś jest. To zombie robotników jest. To idźcie z powrotem na plac budowy, tu co się mną nie interesujcie. Idźcie z powrotem na plac budowy, bo się nie interesujcie, proszę się mną nie interesować. Nie, bo coraz więcej was tutaj. Nie wiem, którego tutaj napierdzielać. Dobra. Pokonani. Ja nawet nie wiem, co zebrałem. Maniak technologii, o. Przyłącznik elektryczny. Fajne. O, pałkę elektryczną mam. Mamy takie lepsze narzędzia. A na razie z włóczni jeszcze będziemy nawalać, a tak się nie skończy. No już jest praktycznie na skończeniu, tak de facto. Chciałem misję wykonywać, bo tu jakieś zombiaki atakują. Jakiś laptop. Resztki drewna mi są niepotrzebne. Wyrzucę je po prostu. Mogę mi się tu w sumie przeszukiwać. Nie, idę misję wykonywać. Idę misję wykonywać, bo misja się przyda. Zabity. Puste. Puste. No ja już przeszukiwałem te samochody, tak właśnie mi się wydawało. Tam będzie jakiś duży lód i jakaś duża miejscowa, ale tam nie idę na razie. Kurde, dostałem, uderzył mnie. To, że mnie uderzy, nie ugryzłem. Ugryz mnie, to bym dostał infekcję. Jeśli zombie ugryzie, to jest infekcja, albo ci jakieś zwierzę ugryzie, to jest infekcja przeważnie. No, pieski przeważnie gryzą, więc jak cię uchapnie, też przeważnie infekcję dostajesz. Tu jeszcze chyba nie byłem, nie? Coś nie, bo to jest niby puste. Samochód też jest pusty? A to byłem, ale to się zaraz resetuje chyba, jak uruchomię tam lokację, tą misję. A tu jest przeszukaj, dobra, nietknięte. O! Strzelba mam, pierwszą strzelbę z ruchu, to jakaś siana i złom. Elegancko. Że mam strzelbę, ale nie ma doboi do strzelby. Ale to nic. Już to się karnie. O, tu kolejny samochód. Wina. Trochę was tutaj chodzi w okolicy. Zabity. Elegancko. Kolejne nietknięte. O, stalowy młot. Kurde, jakie fajne luty tu znajduję. Ja jeszcze misji nawet nie zacząłem. Plastikowa, kurde, te wody muszę pozbierać właśnie. To
wody by trzeba pozbierać, to zaraz pójdziemy pozbierać tą wodę. Świetnik to jeszcze będzie. Chominy mają lokację, to się powinno zresetować wszystko. A zepsuło się to. A, to można wypierdolić. Weźmiemy sobie w tym miejscu, o, to sobie weźmiemy. I coś innego, o, to na przykład. Węgiel. To jest kawa, dobra, to sobie weźmiemy to. W pełni. Plecak. O, pancerz. Zwiększy hałas i mobilność, ma mniejszą, ale ma kondycję, obronę fizyczną. Na ataki to ma lepszą. Dobra, to sobie może założymy. To już przeszukaliśmy. Dobra, wędna woda. Tu zombiak jest. Przyszedł do mnie. Dziad jeden. Zabity. Gdzieś tu z tyłu? Nie, z tyłu, kurde. Z tyłu chciałem wziąć dziad jeden. Dobra, tu chyba w kuchni już nic więcej nie ma. Ale to było tak, zniknęła kanapka. No tej wody za dużo nie mamy na razie. Się przydało jeszcze więcej. Z tego, że mam dużo słoików, a wody nie mamy. My ogólnie tych zapasów mamy szukać i ja już chyba je znalazłem, bo są po drugiej stronie tam. Gdzie one są? Gdzieś z tej strony? One są na wierzchu. Dobra. A tu przeszukamy to wszystko dookoła. Widzicie, teraz stoi taki samochód. Przed chwilą stał jakiś inny, teraz stoi taki i został naprawiony w środku. Fajnie, fajnie. Te śmieci też jeszcze raz przeszukamy sobie. Dwa razy. Szukujemy system po prostu. Kamienny kilo, proszę bardzo. Też już jeden mamy. Jest to niby przeciążony. A zaraz, to no spokojnie, też potrzebuje więcej wody. Zginęła ta klejnarka, czy nie? Jakoś szybko. Co, znowu się zrespiło? Aha, bo się ten zrobiło. Idziemy tam jeszcze raz do środka. Tu nie. Tu nie przeszukaliśmy bo wszystkiego, nie? Do tego miejsca tu przeszukaliśmy. Kurde, tych słoików mam sporo. Coś czuję, że tych zębiaków to jest dużo. Wytrzymałości już nie ma powoli. Kurde, nie mam wytrzymałości, żeby go pierdalnąć. Lipa trochę, muszę uciekać. Się trochę zmęczyłem. Dalej, wstawaj, dalej, dalej. Kurde, nie mam wytrzymałości, brak wytrzymałości cały czas. Może te sterydy by wziąć. To nie idzie, by złomować czegoś. Nie idzie nic. Wyrzucić coś mi szkoda, nie? Chyba ja tu po wodę przyszedłem. Czekaj, ile ja jestem przeciążony. O kurde! 10 kg, wiesz, jestem przeciążony. A czekajcie, może zaraz coś wypiję, zjem, będzie mniej tego. To nie będzie dużo mniej, ale zawsze coś. Zawsze tam odrobina będzie mniej. Tu jest jeszcze więcej tego, o kurde. To jest żelazny zawias, to nie potrzebuję zawiasów żadnych, kości też nie. W sumie te kości to ja nawet mogę wyrzucić, po co mi tyle kości, nie? O, woda to mi się przyda. Kolejna woda,
To jest właśnie to, co mi się przyda, takie, wiecie, takie rzeczy bardziej. To można rozwalić. Tu coś pewnie będzie pod tym. Coś tak czuję. A jakieś kartki, no ale zawsze coś. Tu odłożymy z powrotem. Kurde. Za chwilę się nie ruszę w ogóle. Dobra, idziemy z powrotem. Powolutku do handlarza. Bo wziąć sterydy i iść szybciej. Chyba będzie tak trzeba zrobić. Gdzie są te sterydy? Szybciej pójdę z tymi sterydami. 32 minuty, no! Jest sporo, tutaj starczy. Ja tylko do handlarza muszę przejść. Nie będę nawet z tymi zombiakami walczył, tylko sobie ich ominę po prostu. No w tym mieście tych trochę zombiaków jest. Szybko się nie skończą. W ogóle chyba te zombiaki się nigdy nie kończą. Tak w ogóle. Jest liczba nieskończona. Cały czas jak zabijesz jednego, to się kolejny zrespi. Gdzieś tam, na świecie gry. Posprzedajemy ci to wszystko. Duży wpływ na Bolduni dobra ochrona przed ochroną próbuje ochrony przed pogodą. No ma lepszą mobilność, nie? Dobra, no. Te pancerz jeden schowamy najwyżej. Jeden jest ciężki, drugi lekki pancerz, dobra. Może jakiś towar? Czyli towar. Nie, chyba na razie nic od niego nie kupuję, chociaż mam trochę siana. I na razie chyba nie potrzebuję od niego. Dobra, weźmiemy kolejną misję. Misję chciałem wziąć. Zakopane zapasy, wyczyść dom, wyczyść ten. Coś blisko, wyczyść stację paliw. Bliziutko, ja już tam byłem. Aha, tam ten pies jest zasrany. No w sumie możemy jeszcze spróbować jeszcze raz. No wiem gdzie to jest, to jest bliziutko tutaj. Chyba, że to jest inna stacja paliw. Spróbujemy wyczyścić obszar. Pici, jak się chce. Widzenie jeszcze mamy, picie też już mamy trochę więcej tego picia. Idziemy tam. Chyba wszystko przeszukałem, nie? O. Teraz się od nowa tutaj, o, widzicie? Od nowa się zrespiło. To jest właśnie fajne. Dwa razy można szukać system, dwa razy przeszukać to samo. No tu się nawet inny samochód pojawi teraz. Czy ten był taki zarośnięty, teraz jest taki. Jest zamknięty. Ja się boję, bo to znowu na te pieski czy coś tam. Ale tu jest woda za to. Kurde, teraz was tu więcej będzie? Nie ma wody? Bandaże, jakieś tam pigułki. Nie ma wody. O, i tu jest woda. Jeszcze na włoć. Weźmiemy sobie, czy nie? Tu coś mamy. Nie ma zamrażarka. O, tu może będzie coś. Jest mętna woda, czerwona herbata. W tym koszu nic nie ma. Też nic nie ma. Myślałem, że to woda będzie. Tu jest ten piesek zasrany. Nie wiem, jak tego pieska tam. Mi ten piesek. A, zabity piesek, dobra. Teraz gruba Elma. Na nią to chyba trzeba pałką pierdolnąć ją, bo to elektryczna pałka, jeżeli jest pierdolna, to widzicie, że jest po niej. Pałka elektryczna jest lepsza. Ty jeszcze coś będzie, jakiś zombiak? Chyba już nie. Dobra. Aha, to mogę normalnie przeszukać. Kastet. O, amunicję mamy. Więcej amunicji, elegancko przyda się. Przeładujemy sobie od razu.
Blast to nie. Tam jeszcze jest skrzynka, ale zaplombowana. Ale ją otworzymy. Już wracamy do handlarza zaraz, z powrotem. Wody niestety tu co... Znaczy mamy trochę, przynieśliśmy wody. Z jedzeniem trochę gorzej znowu. O, koło rowerowe. Wewnętrzny klucz francuski, jak się nauczyć się robić go. Normalnie znowu bym cię przyciążony trochę. Także mam sterydy użyte, to jeszcze nie jestem przyciążony. I zarobiście, idę do handlarza, żeby sprzedawać mu znowu to wszystko. Stacja mechanika, o! Udźwig plus 5. Albo to. Stacja bania się bardziej chyba przyda. O! Bo to latarki nie potrzebuję, bo latarki już mam, ale zestaw części rowerowej to może się przydać. Pakiet czy książki? Pak lesowych książek. Masz jakąś robotę specjalnie? Masz. Otwieranie szlaków handlowych, przyjmij. Zarąbiście, dobra. Co tylko jeszcze otworzę, otwórz to. No i tam będziemy mogli sobie rower skraftować, tylko wiecie co jeszcze zrobić jeszcze? Posprzedawać mu co nieco. Kastet? Czy ja będę używał kiedyś kastet? Nie wiem. Ale tego chyba nie będę używał, to można sprzedać. Kasę można sprzedać tutaj taką. Starą. Węgiel na razie zostawię, witaminy zostawię. Ale jeszcze nic to zrobimy, to pójdziemy po odnosi te przedmioty, bo mamy dużo przedmiotów, gdzie jest nasza baza. Ja powinien sobie zaznaczyć mniej więcej. Może po drugiej stronie miasta jest po prostu ten handlarz. Całkiem możliwe. Tak jest, dobra. Idę podnosić tu te przedmioty. Pierśnik. To jakiś hak i kamienny kilo, jeden sobie odniesiemy, odłożymy. Stalowy młot się może przydać, łuk to zostawię. Strzelba z rur, nie mam amunicji nawet do tego. To niech tu się przerabia, to może ta jedna rzecz, nie ta. To niech się przerabia. To sobie naprawimy zaraz, albo teraz nawet. Kamieni nie mam kamieni. Na kamieni, gdzieś tu kamienie trzeba pozbierać. Albo rozwłupim do tego kamienia i tyle po prostu. Ale powinno się dać naprawić tę siekierę. No siekiera się przyda, nie? Rzeczy to wypadałoby naprawiać. To się naprawdę przyda. Młotek tu jeszcze, dobra. Kamienie to zaś sobie podkładam, zaś sobie porobię. Ono co będziemy ulepszać. Tu mamy już dużo wody. Już mamy dosyć tej wody, to sporo. Teraz jedzenie by się przydało. Idziemy kupić trochę żarcia. Bo ja tam nie wiem, czy ja tam dotrę. Z tym jedzeniem, co mam teraz. Losu. Dobra, kupimy to tam. Tam jest, wiecie. Które musimy się najeść. A ja jeszcze będzie za mało. Ja już to widzę, że będzie jeszcze za mało. Głodny się zrobiłem, a czemu taki głodny się zrobiłem? Nie wiem przez co. Widzicie, jeszcze będzie za mało trochę. Jeszcze jedno. Perfect. Dobra, lecę tam. Może tamten handlarz będzie miał jakiś garnek. Bo ja potrzebuję garnek, nie? Ary. Garnek potrzebuje. Gdybyśmy zrobili garnek, to by można było jajka gotować. Tych jajek, jak widać, tu jest w okolicy dosyć sporo. Zresztą jajka jest łatwo znaleźć, bo są w tych właśnie w tych gniazdach często. Jeszcze jakiś zombiek mi tu trzymaj. Sio! Można się przeszukać? Nie. No kurde, na piechotę tak nawalać. Tego też się nie da przeszukać? Ale lipa. A to piechoty to jest trochę tutaj wysiłek. Umiejętność pałki podniosła się do poziomu pierwszego. Elegancko. Że teraz niski. O, jest tu jakiś rower leży. Dobra. No i co tu potrzeba?
O jest. Dużo rzeczy trzeba, potrzeba, żeby mieć rower. Idź mi stąd, o, brak wytrzymałości, niedobrze. Dalej, o, zabity. Tyle tych zabijaków chodzi, takie pojedyncze sztuki, nie? Ale trzeba je pokonywać, bo zawsze jest problem. Z tymi zabijakami. Umiejętność punktów, aż 3 ma punkt umiejętności. Ło! Zobaczcie, co się stało. No można taki kombo zrobić, nie? To jest fajne nawet. Poraziło ją prądem. Może te punkty umiejętności na coś wydam, nie? Z 3 punkty mam, jak widzicie. Nie wiem, na co tu dać. Ciężki pancerz, no by się przydał, nie? Ja tu mówiłem jeszcze o tym szambrowniku, już to zrobiłem. Czynnik leczniczy, to tu mam, to mam. Więc tu jeszcze tolerancja na ból, o, to się przyda. Jeszcze jeden punkt mam, nie wiem na co tu dać. No zręczną może dam jeden. Zręczność. Tu się podlokowuje, nie? Tutaj. O kurde, jest tych sporo. Intelekt na razie tutaj nic nie robię. Na intelekt. Seria w biegu. Seria grat w ciosu to też się przyda, no. Takie coś to się przydaje. Nie wiem, czy to w siłę jeszcze nie dawać później. Jaskiniowiec taki tutaj. To się przyda. Dobra, na włócznie też się przyda, nie? Dobra, idę tam na razie, bo ja nie dojdę do tego handlarza dzisiaj. Grat ciosów się przyda, ta umiejętność, no, żeby szybciej uderzać w te zombiaki. Dobra, mi się sterydy skończą, jeszcze 10 minut zostało, już sobie nie przynosimy dużo przedmiotów. I tak tego nie wykorzystuję teraz chwilowo. To jednak sterydy się przydają, wam powiem. Ale taka jak w sytuacji kryzysowej, za dużo przedmiotów weźmiesz. Zaczynasz być mocno obciążony, bierzesz sterydy i 30 minut masz spokój, nie? Pół godziny. Zdążysz przez pół godziny zajść do handlarza, czy gdzieś to schować po prostu. Oczywiście sprzedawałem ty wcześniej te tabletki sterydami, bo jednak się przydają. Myślę, że to jest krótki czas do działania, a to jednak dłuższy. Jest dosyć przydatny, jak widać. Bo podnosi, nie myślałem, że tam o 10 czy o ileś, a tam o ponad 100 podnosi. Udźwig. Jajko. Dobra, nie będę tego zabijaka męczył. Minę sobie go. O, tu jest w miarę dobrym stanie rower. Jedno koło, dwa łożyska. Ty, nie byłoby tu tak źle. Tylko klucz francuski by trzeba było. I tu takie coś, bicykle, manifenter, coś takiego. No, nawet w dobrym stanie. Dobra, trzeba tu odejść do tych kurde zombiaków. Czemu mnie dziady gonicie? Co ja wam takiego zrobiłem? Gdzie tu jest wejście? Chyba od przodu tam będzie wejście. Tu od tej strony? Od tej strony jest wejście, dobra. Otwieraj tę kubiczkę, dalej. Zombiaki przychodzą. Teraz zamykaj je. Czy tu się wchodzi do tego handlarza? Witaj, ziomuś. Jest wykonane. Posprzedaję mu tu, to też. Te rurki też mogą posprzedawać. Tam, oj. Tam posprzedaję. Tam posprzedaję. Kurde, czemu to nie chcesz? No, sprzedaj. 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 Dobra. Na razie tyle. Co tu masz ciekawego? Błyskowy pancerz. Się nauczyć. Dobra, z bloków budowlanych masz takie coś. Pałki, taco z rybą. No, takie kurde książki, które się mogą przydać. Tu elektryczność, ja to jeszcze nie umiem takich rzeczy robić. Helikopter można kupić u ciebie. O kurde, za ile? Za 300 tysięcy, no nieźle. Tu nawet samochody za 120 tysięcy można kupić.
Tajna skrytka. O! Plecak większy. Nauczy wytwarzać przedmioty przytrzymać. O! Ile kosztuje? 2400 kub. To co to jest? Wytwarzaj się. Wytwarza modyfikację siekiery strażackiej. Ej, to się przyda. Ile chcesz? 1500? A za to 1500 to 3000 mam to. Robimy to i to. Jeszcze karabin, widzę jakieś augi masz. AK-47. Jakieś powiększone magazynki. No jest, trochę tu rzeczy masz, ci powiem. Wyjąłeś. Trochę tego jest, dobra. Mod pancerze torso zwiększa maksymalny uciek i łuku zamontowanym od tego pojeździe. Lwy pancerze torso lub pojeździe. Pojeździe też można. Jak to mocno zwiększa ten udźwig? Pisze tu gdzieś? Pisze ile tu udźwig. Tylko zombiaki ważą cały czas w ulicy. Automat sprzedający. O, żarcie tu ma. Za niską cenę jeszcze. Kupujemy, bo mi się żarcie przyda. Perełki, co to są za jakieś tutaj puszka? Wiesz, jedzenie trzeba kupić. Kurde, ale to zombiaków napierdziela. O, tu jest jeszcze woda. Ja się dopiero szukam od całego. Plaster miodu, woda. Kurde, tych zombiaków tu jest sporo. Tu nie rozpierdolą czegoś? Chciałem tu przeszukać wszystko. O, potrawka z mięsem. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Bankomat, o kurde. Coś tu jeszcze mamy? Są te do wynajęcia. To może samochód? Jest jeszcze ten samochód do przeszukania. Czasami handlarze coś ciekawego się zna. O kurde, co to jest? Co to jest takie coś dziwnego? Ło! A to mało obrażeń zadaje. Narzędzie do zrąbania drewna. Dobra, jakieś dziwne narzędzie do zrąbania drewna. Greetings! Ło kurde, siema ziomuś. Ty co masz? A, ty jesteś od broni typowo, widzę. Masz dużo rodzajów broni, amunicji. Ale schematy też jakieś masz. Stolotki. See you later! Nie, bo zombiaki się do was dobijają. Ale chciałem się przeszukać tu wszystko. Ten kamienie też się przyda. O, to jest pracownia. Kurde, ale tu zombiaków jest w okolicy dużo. Tylko słyszę, jak tutaj napierdzielają z każdej strony, nie? Spokojnie, nie można przeszukiwać, bo wszędzie zombiaki. Jakby jakaś horda przyszła, nie? Są tu gdzieś w okolicy, dobra, idę tam. Idę po tam, bo to jest jakieś porozumienie. Zamknij te wrota. Idziemy z powrotem do naszego kanarzyka głównego. Gdzie są te zabijaki? Przez chwilę ich tyle słyszałem, a teraz co? Gdzie one wszystkie tu napierdzielają z tej strony? Tu są wszystkie, kurde. Się zmęczyłem już trochę. Ty, nie się zmęczyłem za mocno, no. Przestańcie tego biednego handlarza napierdzielać. Jak ja potrafię z łuku strzelać? O kurde. Strzelamy na takie cele jak... Dostał strzały. Ty nawet z łuku się panie. O kurde. Nawet z łuku się fajnie strzela, nie? Powiem. A te strzały można podnosić jeszcze, ale to nie jest tak źle. Trzeba dobrze wycelować. Kurde, znowu go nie trafiłem, co jest? Te strzały mi się wydaje, że one tak dziwnie przylatują. No, teraz jest git. Dobra, idź się tą pałką. Dawaj moje strzały, gdzie są moje te strzały? Gdzieś tu leżały, nie? Strzały się przydadzą coś.
Dobra, idziemy z powrotem. Misja niby wykonana. Lecimy z powrotem. Znoszony hełm. Witaminę weź. Ten hełm to możemy włożyć od razu na siebie. Włóż. Mam ten hełm, dobra. Modyfikuj. O, i będziemy mieć lampkę na hełmie. Modyfikatory. Tak. Mamy lampkę na hełmie? Mamy! Dobra, to też nie potrzebuję lampki. Zaś ten włożę w inne miejsce. Rower by się przydał, kurde, bo tutaj. Legalnie tutaj to jest masakra. A zamknięte? Serio? Szanse na autentycznego powodzenia 10% AA. Tak ręcznie, nie wiem o co tu chodzi w ogóle, nie? Albo przytrzymaj i pociągnij. Nie ogarniam, jak to się tutaj otwiera. Wiem, że w locie tak było jakoś. Kurde, nie wiem, jak to się. No i dupa. To nie w tą stronę. W tą stronę też nie, w tą stronę nie. Kurde, nie wiem, jak to się otwiera. Wiecie, nie ogarniam tego trochę. Dobra, to faktycznie otwieranie. Kurde, 10% to jest mało. Jak to się otwiera? Nie ogarniam tego, nie? Kurde, ciężkie to jest. To jest jakaś mini. Fajnie, że jest takie coś jak minigierka, nie? Tylko, że ja nie ogarniam. Jak to otworzyć, kurde. Co w którą stronę nie zrobię, to jest źle. Zobaczcie. Musiał się wyspalić zasoba z otwierania zamku. Chuja. Wszystkie to pójdą. No i ciul. O, otwarto. W końcu się udało. Lepiej to automatyczne, bo nie ogarniam tego. O, pistolet! Drewniany młotek. Kurde, myślałem, że ten jeszcze lepszy. Ale ten pistolet to jest jakiś taki ciulowy. Jaką amunicję korzysta? 9 mm, tak jak tamten. A, ile on zadaje obrażeń? Ten zadaje obrażeń 30, a ten? 25. Nie, czekaj chwila. Ten 30, a ten? 25 plus 2,5. To tamten więcej zadaje niby, nie? Czy w sumie, czy ja wiem? Ciul wie. Mam jakiś pistolet, on mi nie wygląda za fajny, już chyba tego będę lepiej używał. Ale mamy dwa pistolety teraz. Tak szczerze, lepiej by on inną amunicję używał, nie? W sensie 10 mm. Ten z 9 mm, to tak to wiecie. A co, mamy dwa pistolety? Mamy. Chuja, nie otworzymy już tego, dobra. Trych poszły się walić. Tam jest handlarzyk nasz kochany. Siemano. Siemano, kolano. Tak, posprzedajemy tak to. Nawiasy. Co, idziemy na kolejną misję, nie? Aha, muszę wziąć pierwszą jakąś misję, żeby iść na kolejną. Przynieść coś łatwego, przynieść. A chwila, tamto się nie wykonała misja? Zbieranie szlaków handlowych, niby tak, ukończone, nie?
jakąś robotę. A tu poziom pierwszy ma wszystkie misje nadal. Dziwne. Przynieś z domu rant na ranczu. Dobra. Chyba, że ma jakąś inną. Nie no, ma nie tylko te misje. Z domu na ranczu, dobra. 18 jest, no to zrobimy tą misję i z powrotem, bo do 22 zamyka najprawdopodobniej. Trzeba się pospieszyć trochę. Przeszukamy te samochody. Pusta butelka akurat. Znowu zmywak, tu nic nie ma. Tu w pudełkach coś będzie. Też nic nie ma. Coś będzie, tu coś będzie, tu może coś będzie. Gdzie tam nic nie ma. Tu. O! Patrzcie, tu tam nic nie było, to jakieś takie rzeczy, nie? Czasami takie rzeczy się zrobią. Tu też nic nie ma. To chyba trzeba wyjść do góry, tak mi się wydaje. I tak nie wyjdziemy. No to idziemy do góry. Mi się do góry wydaje, że tam będzie pełno zombiaków. Wolę się kucnąć. Pudełka może czasami coś tu być w tych pudełkach, nie? Ja na razie tutaj przeszukuję, tak wiecie. O, jest coś ciekawego. Nie, zaradniki grzybów tutaj nie chcę. Księżny kran. Da się to zoomować, nie da się. Przepisy do czego się przyda? Do małych rur i do zlew. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, idziemy. Może się napije wody. Troszkę. Pudełek jest tyle i tu nic nie ma? A pierwszy zombiak nie da wychanu. Kurde, ja to tyle przeszukuję. Gdzie są te zapasy? Gdzieś na tym poziomie chyba. Nic tu nie ma. Jakieś liny, jakieś inne rzeczy. Tam jest, o kurde. No i idziemy z powrotem, wolę tu na to nie schodzić. Szczerze wam powiem, bo tu pewnie zombiaków jest dużo. Są pochowane, śpią sobie teraz. No w nocy przeważnie się budzą właśnie. Kurde, nic nie ma, serio? Musiał zejść, ja myślałem coś ciekawego, to pewnie musiał zejść na dół, nie? Dobra, nie schodzę na dół. Nic nie ma, to nie ma. Idę jeszcze, póki jest jasno, do handlarza. Już prawie jestem. O! Well, you proved me wrong. Now take your reward and get the hell out of here. Ja muszę posprzedawać tobie znowu coś. Za 5 dni 5 uzupełnienia asortymentu. No, a ja mam dzień trzeci. Mam jakąś robotę. Zakopane zapasy. No w nocy lepiej tego nie robić. Tutaj sobie weźmiemy zakopane zapasy. Albo czekaj. Może wyczyść, bo ja nie mam w ogóle wytrychów, jak znajdę ten. Coś właśnie nie będę miał jak wyczyścić to. Dobra, w nocy nie będziemy tego czyścić, idziemy tam bazę swoją naprawiać, ulepszać.
nocy nie będziemy tego czyścić, dobra. Tak gwoździ narobimy. Wiecie, długo to idzie, nie? Bardzo długo. Takie mówię, że na razie takie nie, na 11. Widzicie, jak to długo trwa. Budowanie domów. Ale to materiał trzeba. Śmiata kamienie wielkie. Razem kamienie wielkie. No i gwoździ za mało znowu. A co to jest? Kształty daszków? Nie wiem, jakieś dziwne. Wszystkiego mi brakuje. Drewna. Tego. Teraz to tym nawalać drewno. To jest jakiś lepsza siekiera czy coś takiego? Nie wiem co to jest. Zobaczymy jak to jest kosi. No szybciej. Zaś można zezumować? Zaś można, dobra. Zaś zezumujemy jak się zepsuje. Ja nie zesłałem drzewo. 24 dopiero. A to już jest na wykończeniu. O kurde. Idziemy kolejne ścinać. No i się zepsuło. A dobra, zetniemy do końca i zobaczymy jak się naprawia tamto. A pewnie będzie potrzeba żelaza. Mi się wydaje. Skąd ja teraz żelazo wezmę? Ten samochód chyba zniszczę tutaj. Stoi kilofem. Które żelaza bym miał? Pulsacji. No, żelaza potrzeba, ale będę miał 14 żelaza, z tego nie wiadomo. Jeden punkt umiejętności. I na co to dać teraz? Dobra, może teraz się uda to naprawić. Już mam tyle. Nie wiem czy to naprawiać, no dobra, naprawimy to. Szybciej się ścina na drewno. Kurde, ale z drugiej strony bym na te deski korzystał. Dobra, korzystamy na te deski. Albo... Nie wiem co robić, czy to wykorzystać na deski, czy co to zrobić. Czy naprawić. Dobra, naprawię to. Szybciej się drewno chyba ścina tym, nie? A lampkę mogę sobie włączyć, czemu ja lampki sobie włączyłem? Zniemy takie drzewo.
szybciej drzewo ścina. Jeszcze mam trochę żelaza, mam jeszcze na 4 te zrobić. Idziemy ścinać. A tym? W sumie podobnie. Dobra, ścięte kolejne drzewo. Które to następne te? Kolejne ścięte. Szybciej to idzie trochę. I cyk, kolejne. I tu jeszcze jedno. Kolejne drzewko ścięte. Jest to sadzonka tutaj. Ile tych drzew już mamy, to ściętych 31. Nie wiem, czy to jeszcze jakieś ściąć. To i tak będzie za mało. Dobra, to lewe kamienie może teraz pokopiemy. Dobra, kilof się rozwalił. Jest godzina 24, kolejny dzień. Dzień czwarty. Dobra, w takim razie ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dzięki, na razie, tutaj chłopaki, pa pa.